Rywale Marcina Krupy w wyborach samorządowych wzywają go do publicznej debaty. Pod takim apelem wspólnie podpisuje się trzech kandydatów. Marek Strzałkowski, Leszek Piechota i Jacek Budniok. Pierwotnie miał wśród nich być także czwarty, Dawid Dureł. Czy debata się odbędzie? O tym Paweł Jędrusik. Prezydent Katowic, który ubiega się o reelekcję, kontynuuje swoją kampanię wyborczą. We wtorek pochwalił się poparciem ze strony 40 organizacji pożytku publicznego. Wśród nich jest Fundacja Wolne Miejsce. Pracujemy w prawie 40 miastach naszego kraju i wszędzie mamy współpracę z samorządem. Tu jest najlepsza. Tylko w Katowicach powstały pierwsze wigilie dla osób samotnych, właśnie dzień wigilijny. To jest bardzo ważna współpraca między miastem a NGO-sem, bo sami nie moglibyśmy przecież wynająć tak wielkiej hali jak Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Tymczasem rywale Marcina Krupy oczekują od niego stanięcia do debaty prezydenckiej i apelują. Ja jestem osobą prywatną. Ja nie żyję z pieniędzy publicznych. Mi nikt z mieszkańców nie płaci i dlatego ja jako osoba, która płaci za jedzenie Marcina Krupy, za jego krawat, za jego limuzynę, ja mówię: Marcin, przyjdź na debatę. Marcin Krupa jednak do debaty raczej stanąć nie zamierza. Swoją decyzję tłumaczy brakiem czasu i argumentuje, że obecnie musi nie tylko skupiać się na wykonywaniu swoich obowiązków w mieście, ale także jednocześnie prowadzić kampanię wyborczą. Pracuję do późna, więc nie mam za bardzo czasu na to, aby debatować. To nie chodzi o to, że ja w jakiś sposób, nie wiem, próbuję osłabić tym kontrkandydatów. Ja jestem dwukrotnie prezydentem wybranym w wolnych wyborach tutaj bezpośrednich w Katowicach. Ja już, mam nadzieję, pokazałem, jaki jest styl mojego zarządzania. Ale w stylu zarządzania kontrkandydaci Marcina Krupy nie widzą jednak tylko i wyłącznie pozytywów. Ja osobiście jestem mocno zaskoczony takim postawą pana prezydenta. Znam go osobiście, jest to naprawdę poważny kandydat, obecny prezydent, jednakże i współrządzili przez ostatnie 10 lat. Miasto osiągnęło dużo sukcesów. Są też błędy, które myśmy musieli swoją twarzą trochę firmować, bo nie do końca były w zakresie naszej decyzji. I wydaje mi się, lekceważenie przedstawicieli partii politycznych, które reprezentują ponad 50% społeczeństwa, jest moim zdaniem nie do końca, myślę, dobrze przemyślane. Z apelem o debatę do Marcina Krupy zwróciło się trzech kontrkandydatów. Miał wśród nich być także czwarty, Dawid Dureł, jednak ostatecznie nie pojawił się na konferencji prasowej.